Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś odcinek 92 i chciałbym go rozpocząć od smutnej wiadomości, jaka obiegła internet. Odszedł pan Marek Rymuszko, redaktor naczelny znakomitego magazynu Nieznany Świat. Magazyn jest najlepszym w języku polskim pismem, gdzie widzi się świat w nieco inny niż oficjalna wersja sposób. Ukształtował on i rozpalił umysły wielu z Państwa, którzy dziś słuchacie także Polaraksy. Mimo, że nigdy nie byłem związany z działalnością pana Rymuszki, chciałbym docenić jego unikalny wkład we wzbogacenie ludzkiej wiedzy, a także świadomości tego, że świat kryje w sobie więcej tajemnic niż nam się wydaje. A teraz podziękowania. Konferencja Karoliny poszła znakomicie i za udział w tym partyzanskim ataku na YouTube konferencji wszystkim dziękuję. To była fajna wspólna akcja i dowód na to, że razem możemy coraz więcej. Wyszło znakomicie i przeszło wszelkie oczekiwania. Inwazja była błyskawiczna i chirurgiczna w swojej skuteczności, a właściciele tego kanału chyba jeszcze jakiś czas będą się zastanawiać co się stało. Atak wyszedł ze wszystkich kontynentów, oprócz Antarktydy, i z większości krajów Unii Europejskiej. Prawdziwy Blitzkrieg. I bardzo dobrze. Jeszcze raz dziękuję. A tymczasem inwazja na Strefę 51 nieco w rozsypce chyba skończy się na sprzedaży koszulek i kubków. Inwazja na trójkąt bermudzki powoli dostaje zadyszki. A tu, na bazie nowej mody, szykuje się kolejna inwazja. Tym razem na Loch Ness i jest organizowana pod hasłem: Nessie nie da rady ukryć się przed nami wszystkimi. Zapisało się na tę inwazję już 60 tysięcy osób i ma odbyć się we wrześniu. A w Polaraksie dziś masa kosmicznych wiadomości, choć w zasadzie w ogóle nie planowałem kosmicznej audycji. W zasadzie powinienem, bo mija właśnie 50. rocznica lotu Apollo na Księżyc. A ja jakoś instynktownie wprost nie cierpię wszelkich rocznic i jubileuszy. Nie wypadało mi jednak ominąć tego tematu, bo ma on ogromne znaczenie dla naszej cywilizacji, dlatego już wcześniej, w razie czego, były co najmniej dwie audycje z Apollo 11 w roli głównej. I unikanie jubileuszu szło mi bardzo dobrze, bo na tapecie wylądował temat o wodzie, która pamięta, gdy spokój został zakłócony. Bo w stronę księżyca poleciała ta diabelna rakieta z Indii. I czegoś takiego w Polaraksie nie wypada zignorować. Zanim jednak do tego dojdę i skoro jesteśmy w sprawach kosmicznych, to jeszcze krótka historia, która powinna szczególnie zainteresować ludzi z płaskiej Ziemi. Oczywiście wszystkie kosmiczne agencje kłamią i pokazują nam zrobione ogromnym nakładem środków filmy. Ze specjalnymi efektami, abyśmy wierzyli, że Ziemia jest okrągła. I zapewne da się to stwierdzić, gdyby tylko wysłać na orbitę jakiś prywatny kosmiczny obiekt z kamerką na pokładzie. No i to właśnie się stało. Planetary Society, organizacja jak najbardziej obywatelska i prywatna, na drodze globalnej zrzutki stworzyła satelitę o nazwie Light Sail 2. I na super ciężkiej rakiecie Elona Maska w towarzystwie dziesiątek innych satelit poleciała w kosmos i wysyła obrazki. I Ziemia jaka jest, każdy może zobaczyć. A w drodze kolejne tego typu projekty, więc niezależnych zdjęć będzie jeszcze więcej. Sorki płaskoziemcy, ale wygląda na to, że temat został już wyczerpany i czas zająć się czymś innym, co trudniej będzie sprawdzić. Dziwne historie zaczynają się ostatnio w Necie, i mimo że dotyczą zupełnie odmiennych od siebie informacji, mają coś, co je łączy i tym czymś są usterki techniczne systemów elektronicznych odpowiedzialnych za działanie poważnych aspektów ziemskiej infrastruktury. 14 lipca Indie miały wysłać w kosmos swoją misję księżycową, która miała wylądować na biegunie południowym srebrnego globu w kosmodromie Sriharikota, dopięto wszystko na ostatni guzik. Załadowano lądownik Vikram na rakietę i rozpoczęto odliczanie. Na 56 minut i 24 sekundy przed startem odliczanie nagle zostało zakończone, a przekaz telewizyjny z centrum kontroli lotu gwałtownie przerwany. Krótko potem indyjska agencja kosmiczna ISRO Oficjalnie ogłosiła, że start rakiety został odwołany. Hindusi wyjaśnili to usterką systemów elektronicznych. Lot na Księżyc miał dla Indii pierwszorzędne znaczenie. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, Indie stałyby się jednym z zaledwie czterech krajów potrafiących coś takiego osiągnąć. Hinduski program kosmiczny stawia Indie w rzędzie światowych mocarstw, do czego dąży obecny nacjonalistycznie nastawiony premier tego kraju Narendra Modi. W marcu Indie ogłosiły i zademonstrowały w praktyce użycie broni kosmicznej, gdy rakieta zniszczyła starego satelitę telekomunikacyjnego. Akcja Indii wywołała międzynarodowe protesty i silną krytykę z NASA i tym samym Indie posiadają swoje własne siły kosmiczne i wygląda na to, że jest to już ogólnoświatowa tendencja. W wigilię Dnia Bastylii we Francji prezydent Macron również powołał do życia francuskie siły kosmiczne i zamierza wydać na nie 4 miliardy euro. Francuskie siły kosmiczne mają nie tylko strzec francuskich interesów w kosmosie, ale także posiadać możliwości ofensywne. Pani francuska wódz naczelna Florence Parli ma ogłosić szczegóły tego, jak będzie działać francuska armia w kosmosie we wrześniu. Moment, jaki wybrały Indie na swoją księżycową wyprawę, jest szczególny, bo jest to 50. rocznica wyprawy Apollo 11 na Księżyc i kiedy Amerykanie świętują swój sukces z odległej przeszłości, Indie otwierają nową kartę kosmicznego podboju. Dlatego usterka systemów, które zostały wielokrotnie sprawdzone, jest zaskakująca i najwyraźniej Hindusi potraktowali ją bardzo poważnie. Termin lotu przesunięto na niedzielę 22 lipca i indyjska rakieta GLSV w końcu wystartowała w swoją niezwykłą podróż. Rakieta ma na swoim pokładzie orbiter, lądownik i łazik. Orbiter będzie tworzył mapę księżyca, krążąc 100 km nad jego powierzchnią, w czasie kiedy lądownik ma usiąść na srebrnym globie i otworzyć swój garaż, z którego wyjedzie łazik Pragian. Początkowo miała to być wspólna, rosyjsko-hinduska misja księżycowa, ale Rosjanie wycofali się z niej zupełnie ze względu na pieniądze, jakich nie chcieli im zapłacić Hindusi za zbudowanie księżycowego lądownika. Rosjanie życzyli sobie za usługę 150 milionów dolarów. I wtedy swoją współpracę zaoferowała NASA i ESA, ale Hindusi odrzucili ofertę, uznając, że są w stanie dokonać takiego lotu bez niczyjej pomocy. No i w ten sposób na własnych prawach wedrzeć się do bardzo ekskluzywnego klubu. Nie wszystkim się to podoba, dlatego lot i lądowanie Chandrayaan 2 warte jest obserwowania, bo po drodze wszystko się może zdarzyć. Głównym zadaniem hinduskiej księżycowej wyprawy jest przeprowadzenie badań geologicznych. Na księżycu znajduje się wiele bogactw mineralnych, ale to, co prawdopodobnie jest najbardziej interesującym celem wyprawy, jest poszukiwaniem wody i wodorotlenków. Co ma ogromne znaczenie dla stworzenia permanentnej księżycowej bazy. Jeśli zostaną wysłani ludzie na Księżyc, to będą potrzebować tlenu do oddychania i wodoru, aby zatankować powrotną rakietę. Hinduska wyprawa jest nafaszerowana sprzętem badawczym i ma wylądować 600 km od bieguna południowego, a więc bardzo daleko od równika, gdzie ląduje się najłatwiej. Oznacza to, że indyjski pojazd posiada duży zapas paliwa, pozwalający mu na taką operację. Lądownik ma według założeń pracować przez 14 dni, pracowicie zbierając informacje podczas księżycowego dnia. Nie ma jednak pewności, że wytrzyma on księżycową noc i powróci do życia w sposób podobny do chińskiej misji księżycowej, działającej w tym samym rejonie, ale po niewidocznej z ziemi stronie księżyca. Lądownik jest wyposażony w sondę Langmuira, która zmierzy poziom księżycowej plazmy. I jest to ważne, bo mimo że księżyc zasadniczo nie posiada atmosfery, to unosi się nad jego powierzchnią pył. Lądownik posiada także sejsmometr, którym będzie mógł zbadać warstwy geologiczne, z których zbudowany jest księżyc, a jak będzie miał szczęście, to zarejestruje także wstrząsy sejsmiczne. Ragian, księżycowy łazik, nie jest zbyt imponujący. Ma wielkość walizki i kształt walizki. Waży 25 kg. Ma zainstalowane dwa spektrometry, a więc będzie węszył za minerałami i badał, jak skomponowana jest skorupa księżyca i w ogóle, jak wygląda przestrzeń w pobliżu bieguna południowego, srebrnego globu. I nasa liczy, że ISRO podzieli się tą wiedzą. Co ułatwi amerykański lot na Księżyc, na biegun południowy, który stał się nieoczekiwanie najpopularniejszym miejscem na srebrnym globie, od czasu, kiedy wylądowali tam Chińczycy. Chandrayaan-2 doleci do Księżyca dopiero we wrześniu. Indyjska rakieta nie jest zbyt imponującym sprzętem i nie jest w stanie donieść indyjskiego pojazdu w pobliże Księżyca najkrótszą drogą, jak Saturn V. I zamiast tego wyniosła go na orbitę okołoziemską, skąd powoli, zataczając coraz szersze kręgi wokół Ziemi, dotrze do celu swojej misji. Misja jest opóźniona, ale Chandrayaan musi wylądować o czasie w okolicy 6-7 września, bo indyjski system nie jest przystosowany do tego, aby wytrzymać mroźną księżycową noc. Dlatego czas ma tu ogromne znaczenie i do połowy sierpnia indyjska ekspedycja będzie krążyć wokół Ziemi, powoli się od niej oddalając, by w końcu skierować się w stronę Księżyca i wejść na jego orbitę. Misja ta jest ze wszechmiar ważna. Jednym z oficjalnych powodów wstrzymania programu Apollo i porzucenia eksploracji Księżyca były ogromne koszty takiego przedsięwzięcia. NASA wydawała na ten cel dziesiątki miliardów dolarów. A cała indyjska misja kosmiczna kosztuje zaledwie 170 milionów dolarów. I w porównaniu do astronomicznych cen kosmicznych przygód, Hindusi posłali swój pojazd, wydając parę groszy. Pamiętacie Państwo, eskimoski lądownik Bereshit? Ten, który rozbił się podchodząc do lądowania na Księżycu? Tak naprawdę była to kosmiczna zabawka, która kosztowała około 100 milionów dolarów. A Hindusi za 170 milionów wysyłają orbiter, lądownik i łazik. I na dodatek w 50. rocznicę lądowania na Księżycu Apollo 11. W Waszyngtonie na okoliczność rocznicy na obelisku rzucono obraz rakiety Saturn V, naturalnej wielkości i z pewnością to piękny pomysł, aby upamiętnić taką rocznicę. I z okazji tej rocznicy prezydent Trump zaprosił do Białego Domu uczestników tego lotu z rodzinami. Armstronga nie ma już niestety wśród nas, ale przyszedł Buzz Aldrin i Michael Collins, pilot statku bazy, który czekał na orbicie Księżyca na powracającą załogę Apollo. Spotkanie transmitowano i nieobliczalny jak zawsze Buzz Aldrin powiedział wprost do prezydenta, że jest bardzo zawiedziony NASA. I że agencja przez ostatnie 15 lat niewiele zdziałała w kosmosie. Trump jest entuzjastą powrotu na Księżyc, więc Baz znalazł w nim życzliwe ucho. Prezydent domaga się także, aby Amerykanie załogowo powrócili na Księżyc, zanim zakończy swoją drugą kadencję. I jak widać, Trump już wie, że ma wygrane najbliższe wybory i ma rację. Ja też nie mam co do tego wątpliwości. Kiedy budżet NASA rozpatrywano w amerykańskim kongresie, Trump zadzwonił do dyrektora agencji, Bryden Steina, mówiąc, że amerykańskie lądowanie na Księżycu ma mieć miejsce nie później niż w 2024 roku. A NASA planowała dokonać takiego lądowania, ale cztery lata później. Oświadczenie prezydenta było zaskakujące, bo nie tak dawno bardziej pociągał go Mars niż Księżyc. Ale teraz to właśnie nasz ziemski satelita stał się dla niego priorytetem. Apollo znów stał się ważnym bogiem, tak jak dokładnie 50 lat temu, kiedy pierwsi ludzie polecieli na Księżyc. Popatrzcie Państwo na oficjalną pieczęć Apollo. Wszystko wydaje się być połączone ze sobą tematycznie i z elegancją. Jest Ziemia, z której przylądka Canaveral startuje rakieta z księżycową załogą, lecąc w stronę Srebrnego Globu, z wielkim wizerunkiem greckiego boga Apollo. Po drodze mija gigantyczną literę A, co zapewne ma oznaczać pierwszą literę nazwy misji. M jak Miłość, A jak Apollo. Pomiędzy ramionami ogromnego A jest konstelacja, której nie da się pomylić z żadną inną i jest to Orion. I już w poprzednich programach wskazywałem na ukrytą w symbolice programu Apollo tradycję wcale nie grecką, a staroegipską. I w tym kontekście wyprawa Apollo jest rytuałem. Orion w mitologii Egipcjan to Asar, czyli Ozyrys. Ale litera A wcale nie musi oznaczać Apollo czy Asar, bo równie dobrze może to być położona bokiem grecka litera lambda. Ale może być coś jeszcze. W poprzednim programie Apollo 11 wspominałem państwu o tym, że człowiekiem, który wybierał miejsce lądowania dla załogi Apollo, był Egipcjanin, Faruk al-Bas. Był to muzułmanin i w tym sensie litera A może również oznaczać Allaha. Na słynnym zdjęciu baza Aldrina na Księżycu po prawej stronie widać dziwne owinięte w złotą folię urządzenie. I to urządzenie jest niezwykle ważne. Był to mechaniczny wyłącznik silnika rakietowego podczas lądowania pojazdu. Urządzenie było mechaniczne i miało zabezpieczyć Apollo przed tym, aby nie powstał zbyt duży krater, jaki wyżłobiłby w księżycowym pudrze rakietowy silnik. Wyłącznik jako pierwszy dotknął srebrnego globu i na kilka metrów przed jego powierzchnią wyłączył silnik. I lądownik powoli opadł na powierzchnię dzięki temu, że grawitacja Księżyca jest minimalna. Buzz Aldrin na zdjęciu manipuluje przez swoim skafandrze, a Neil Armstrong robi mu zdjęcie. I co ciekawe, Aldrin w tej misji nie miał ze sobą aparatu fotograficznego i ponad 90% zdjęć zrobił Armstrong, który miał aparat fotograficzny Hasselblada na swojej piersi. I jest to zadziwiające, że Aldrin nie miał za sobą kamerki. I przez to w zasadzie nie mamy zdjęć pierwszego człowieka na Księżycu, oprócz tych zdjęć, jakie zrobiono z lądownika. Astronauci spędzili niemalże dobę na Księżycu, ale tylko przez kilka godzin byli na zewnątrz. Telewizor w tamtych czasach nie był jeszcze tak powszechnym wynalazkiem, ale obliczono, że transmisję z lądowania na Księżycu oglądało 600 milionów ludzi. Do dziś ta liczba robi wrażenie. Kiedy lądownik ponownie połączył się z orbiterem, którym został Michael Collins, przestał już być potrzebny, bo spełnił swoją misję. Ale NASA znalazła dla niego jeszcze jedno zastosowanie. Lądownik miał powrócić na Księżyc, ale tym razem miał się rozbić o jego powierzchnię. Fala uderzeniowa byłaby wówczas odczytana przez sejsmograf ustawiony przez astronautów w bazie Tranquility, bo tak astronauci nazwali miejsce, w którym wylądowali. Ilem z ogromną prędkością uderzył w powierzchnię Księżyca, tak jak planowano. Sejsmograf rejestrował falę uderzeniową, jaka powstała w wyniku tego zderzenia, i jego powierzchnia wibrowała sejsmicznie jak dzwon przez dwie godziny. Nikt się tego nie spodziewał i do dziś nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, i nie ma na to oficjalnego wytłumaczenia. Amerykańskie zainteresowanie kosmosem zazwyczaj kojarzy się z Johnem Kennedy, który wygłosił słynne płomienne przemówienie, wyznaczając ambitny cel dotarcia do Księżyca. Ale to nie on jest prezydentem, który skierował uwagę Amerykanów w kosmos, bo był nim Dwight Eisenhower. Który był prezydentem w czasach, kiedy Rosjanie zaszokowali i przerazili nie na żarty świat, wysyłając na orbitę okołoziemską sputnika. Czasy były niespokojne, bo tak USA, jak i ZSRR potrząsały nuklearną szabelką. Gotowe w każdej chwili zakończyć świat, jaki znamy. Eisenhower doskonale pamiętał II wojnę światową. Brał w niej czynny udział dowodząc amerykańską armią. Widział zniszczenie, jakie niesie ze sobą wojna, i zdawał sobie sprawę, że wojny nuklearnej ludzkość nie jest w stanie przetrwać. Ogłosił wówczas inicjatywę, którą nazwał Open Sky Otwarte Niebo, w ramach której zaproponował, aby tak amerykańskie, jak i radzieckie samoloty szpiegowskie mogły bez kłopotów przelatywać na terytorium przeciwnika, aby upewnić się, że wrogowie nie budują czegoś, co przyspieszy decyzję drugiej strony aby natychmiast temu zapobiec, rozpoczynając wojnę. Rosjanie się na to nie zgodzili, wobec czego Rand Corporation zbudowała system satelit szpiegowskich zwanych Korona, które przez 12 lat monitorowały, czyli szpiegowały Związek Radziecki. Satelita był wyposażony w teleskop, przez który był w stanie sfotografować przedmioty o długości nawet 3 metrów. Kanister zawierał rolkę filmu o długości 10 km. I po zrobieniu określonej ilości zdjęć były one automatycznie pakowane do pojemnika, zdolnego wytrzymać wejście w ziemską atmosferę, a następnie pojemnik wolno opadał do oceanu. Kiedy pojemnik był nadal kilka kilometrów nad poziomem wody, pojawiał się czterosilnikowy bombowiec z strałem, który chwytał opadający na spadochronie obiekt który następnie był wciągany do środka. W tamtych czasach Rosjanie wyprzedzali Amerykanów w kosmosie w każdej dziedzinie i to wówczas pojawił się młody prezydent i jak młody Luke Skywalker nakreślił wizję dokonania czegoś, czego nikt w historii ludzkości jeszcze nie dokonał. Rozpoczęto projekt Apollo i był to najważniejszy projekt realizowany w tamtym czasie przez USA. Wszystko miało służyć temu, aby taki lot się odbył i zakończył się pełnym sukcesem. Tylko w takiej sytuacji można zrealizować coś, co jest niemożliwe do zrobienia. I dziś inny amerykański prezydent rozpoczyna projekt Artemida, która była siostrą Apollo, i jest to po latach kolejne podejście do lądowania na Księżycu. Czy obecny prezydent będzie miał tyle woli i energii, aby sprawić, że do tego dojdzie? Tymczasem program Corona był niezwykle ważny dla amerykańskiej misji księżycowej. O ile teleskopy na satelitach były skierowane na Ziemię i fotografowały terytorium ZSRR, to czasem teleskopy te kierowano w przeciwnym kierunku. Nie wiadomo dlaczego CIA w lipcu 1963 roku wysłała misję Gambit po to, aby wykonać setki zdjęć księżyca. CIA nie miało nic wspólnego z NASA. Opublikowano niektóre ze zdjęć i okazało się, że zrobione przez satelitę Gambit fotografie nie mają szczegółów i są zamazane. Fakt, że Księżyc znajduje się daleko od Ziemi, ale w przestrzeni kosmicznej nie ma powietrza i nic nie zakłóca widoku szczegółów na powierzchni Księżyca. A na zdjęciu nie widać nawet tak wielkich i charakterystycznych miejsc jak na przykład krater Tyche. Czyżby coś dostrzeżono na Księżycu? Coś, co zaniepokoiło tak CIA, jak i amerykańskiego prezydenta? I dwa i pół miesiąca później prezydent Kennedy przemawiał w gmachu budynku Narodów Zjednoczonych i nieoczekiwanie dla wszystkich oświadczył, że program lądowania na Księżycu powstaje w kooperacji ze Związkiem Radzieckim. Było to kompletne odwrócenie dotychczasowego stanowiska USA, które rywalizowało ze Związkiem Radzieckim. Można jedynie spekulować, że na zmianę kierunku polityki wpłynęło to, co Kennedy zobaczył na księżycowych zdjęciach i uznał, że misja na księżyc musi być wspólna z Rosjanami, a nie tylko amerykańska. I kilka tygodni później prezydent Kennedy został zastrzelony podczas wizyty w Dallas, a pomysł kooperacji z Rosjanami natychmiast porzucono. Co ciekawe, niedługo później Chruszczowa także odsunięta od władzy. Były potężny sekretarz partii komunistycznej do końca swojego życia przesiedział w areszcie domowym. Czy obaj przywódcy oglądali zdjęcia z amerykańskiego satelity? I obaj zdali sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami w kosmosie, bo na Księżycu dostrzeżono ślady kogoś, kto tam był przed nami? Po śmierci Kennedy'ego zimna wojna wróciła na swoje miejsce, a Amerykanie realizowali swój plan lotu na Księżyc, ale już bez udziału Rosjan. Aby tego dokonać, musiano stworzyć dokładne mapy Księżyca i szczegółowe informacje na temat miejsca, gdzie mógłby wylądować pojazd Apollo. W stronę Księżyca wysłano pięć orbiterów, z czego pierwszy rozpoczął służbę w 1967 roku. Były to niemalże identyczne satelity, jak te, które wykorzystywano w projekcie Korona. Największym jednak problemem było wysłanie zdjęć na Ziemię. Były to czasy, kiedy nie było jeszcze cyfrowej fotografii i satelity były zbyt daleko od Ziemi, aby wysłać kapsułę, którą, tak jak w projekcie Korona, łapano w powietrzu dużym transportowym samolotem. Wymyślono więc coś zupełnie innego i nowatorskiego. Po zrobieniu zdjęcia na fotograficznym filmie, było ono wywoływane wewnątrz pojazdu, a następnie skanowane, i to pozwalało na stworzenie pierwszej cyfrowej fotografii, którą można było przesłać na Ziemię drogą radiową. Już na Ziemi stacja odbiorcza przejmowała sygnał, który był nagrywany na taśmę magnetyczną. A następnie tworzono z tego fizyczną fotografię. Dziś cały proces opisuje kilka zdań, ale wyobraźcie sobie państwo choćby płyn, który wywoływał film w stanie nieważkości. System był niezwykle skomplikowany i wymagał dużej wiedzy tych, którzy go obsługiwali, ale efekt był znakomity. Fotografie z powierzchni księżyca miały dokładność do jednego metra, co pozwalało opracować taktykę podchodzenia przyszłego lądownika do lądowania, a przede wszystkim znalezienie odpowiedniego miejsca, aby tego bezpiecznie dokonać. Kiedy Kennedy ogłosił, że Ameryka leci na księżyc, nikt wówczas nie miał bladego pojęcia, jak to zrobić. Obawiano się tego, że lądownik po prostu zapadnie się w księżycowym pyle. W 1961 roku Arthur C. Clarke napisał powieść pod tytułem Fall of Mundast, Opad księżycowego pyłu. Jest to jedna z jego nielicznych książek, która nigdy nie została przetłumaczona na polski. I w powieści, księżycowy autobus Selene, przemierzając połacie srebrnego globu, zapada się w księżycowy pył razem z pasażerami. Trwa skomplikowana akcja ratownicza i kiedy wszystkim udaje się w końcu wyjść na zewnątrz, Selene eksploduje. I obawiano się, że coś takiego stanie się z lądownikiem. Tymczasem amerykańskie orbitery pracowicie fotografowały powierzchnię Księżyca i nieoczekiwanie na jednym ze zdjęć zobaczono na powierzchni Księżyca coś niecodziennego. Zdjęcie zrobiono z satelity Lunar Orbiter 3 i to coś sterczało i wystawało wysoko nad powierzchnię srebrnego globu. Proszę popatrzeć na zdjęcie ze strzałką w lewym górnym rogu. Coś takiego na księżycu jest bardzo poważną anomalią. Krzyż nad tym dziwnym obiektem jest częścią filmu fotograficznego zrobionego przez Kodaka. I takie krzyże na filmie pozwalały na poprawianie zniekształceń, a także współpracowały ze skanerem. Jednak sam sterczący z powierzchni obiekt jest czymś zaskakującym. Czy jest to zniekształcenie, zakłócenie, czy może źle wywołane zdjęcie? Wystarczy popatrzeć na obiekt bliżej, proszę państwa. Jest rzeczywiście dziwny i można by go uznać za jakiś techniczny problem taśmy filmowej, gdyby. gdyby to coś, co sterczy z księżyca, nie rzucało cienia na jego powierzchnię. W oficjalnym opisie NASA taka struktura na księżycu jest niemożliwa do zaistnienia, bo nasz ziemski satelita miał być przez miliardy lat bombardowany przez rozmaitej wielkości meteoryty, od tych naprawdę wielkich, które zostawiały po sobie kratery, po mikrometeoryty, które przez to, że na księżycu nie ma właściwie atmosfery, zamieniłyby każdą wystającą nad powierzchnię księżyca strukturę w niewielką kubkę gruzu. Na dodatek według nasa na księżycu nie ma żadnej aktywności geologicznej. Nie ma trzęsień jego powierzchni i nie ma tam też wulkanów, tak więc nic takiego, co mogłoby być stworzone przez jakiś naturalny proces. Czym w takim razie jest stercząca wysoko nad powierzchni księżyca struktura? Posiada ona rodzaj wewnętrznej geometrii. Jeśli zgodzić się z tym, to każda geometria oznacza świadome działanie jakiejś inteligentnej siły, proszę państwa. I oznacza to w tym przypadku, że to coś, co sterczy z powierzchni księżyca, zostało przez kogoś zbudowane. Ale to nie koniec. Po lewej stronie jest na zdjęciu coś jeszcze. Jest jasne i wyraźnie oddziela się od tła. To coś nie jest ani Ziemią, ani innym kosmicznym obiektem, bo to coś stoi na księżycu. Richard Hogland nazywa to coś wieżą. Można się z nim zgadzać lub nie, ale to coś jest na zdjęciu i na dodatek, proszę Państwa, to coś ma wysokość 15 km. Hogland przeprowadził szereg analiz tego, co zarejestrowano na zdjęciu, i według niego jest to fizycznie istniejąca budowla na księżycu. Jej nieregularny kształt na zewnątrz jest wynikiem nieustannego bombardowania mikrometeorytami. Co dla Hoglanda jest potwierdzeniem tego, że nie jest to złudzenie optyczne. To, co Państwu teraz opowiadam, jest wynikiem drobiazgowych analiz Richarda Hoglanda, który dostrzegł na powierzchni elementy z jakiegoś powodu ignorowane przez innych. Mówiąc z jakiegoś powodu, tak naprawdę mam na myśli jeden bardzo poważny powód. Założenie, że na Księżycu może istnieć architektura zbudowana czyjąś ręką, z trudem mieści się w ludzkim umyśle. To już nie są ulotne w sensie dosłownym pojazdy UFO lecz fizyczne struktury zostawione na Księżycu przez kogoś, kto był tam i zapewne mieszkał bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Do tego dochodzi jeszcze jeden dziwaczny element. Czasem okazuje się, że to samo zdjęcie, zdjęcie, które ma ten sam numer, w zależności od tego, z jakiego archiwum NASA pochodzi, różni się od siebie. Na zdjęciu 4822 z Houston widać bardzo jasny obiekt, na dodatek posiadający spójną geometrię. I czegoś takiego nie ma na zdjęciu, tym samym zdjęciu, z archiwum Goddard Space Flight Center w Waszyngtonie. Na zdjęciu z Houston widać także, że dookoła jasnego punktu znajduje się coś jeszcze, coś, co tworzy geometryczną płaszczyznę. I gdyby szukać analogii z jakąś ziemską strukturą, to na myśl przychodzi elektrownia słoneczna w Newadzie zbudowana właśnie w taki sposób. W samym centrum znajduje się wieża, która zbiera ciepło ze zwierciadeł i w jej wnętrzu znajduje się boiler z turbiną, gdzie produkuje się elektryczność. Jeśli sfotografować elektrownię w Newadzie z powietrza w odpowiednich warunkach świetlnych, wówczas da to identyczny efekt ze zdjęciem z Księżyca. Zdjęcie to zrobiono z Apollo 10, który był próbą generalną przed historycznym lotem Apollo 11. I na tym zdjęciu Hoglan dostrzegł coś jeszcze. Jest po przeciwnej stronie zdjęcia, po jego prawej stronie, i strukturę tę Richard nazwał Castle, czyli zamek. Zamek wznosi się również na 15 km nad poziom Księżyca. Kto go zbudował? Czym jest ta struktura? Hoglen znalazł więcej podobnych i utrzymuje, że na Księżycu znajdują się całe wielkie ruiny miast. Kwestia oczywiście jest dyskusyjna ze względu na kontrowersyjność takiej interpretacji zdjęć zrobionych przez NASA. I można spędzić całe tygodnie dyskutując wszystkie za i przeciw, gdyby nie fakty, że wkrótce, w ciągu najbliższych zaledwie kilku lat, dowiemy się, jak jest. Na księżyc wybierają się nie tylko misje sponsorowane przez państwa i możne agencje kosmiczne, ale także prywatne firmy. I siłą grawitacji dowiemy się prawdy na ten temat. Taką przynajmniej mam nadzieję. Analiza Hoglanda powstała także na podstawie zdjęć, jakie Ken Johnston, wiele lat temu technik fotograficzny w NASA, zamiast tak jak mu polecono zniszczyć, zabrał je ze sobą do domu. Ken Johnston to bardzo interesująca postać. Nauczył się latać odrzutowcem w czasach, kiedy był żołnierzem US Marine Corps w latach 60., i latanie szło mu tak dobrze, że został on później jednym z pięciu pilotów, których oddelegowano do pracy z astronautami w Houston uczestniczącymi w programie Apollo. Pomagał astronautom opanować lot modułem księżycowym. Był nawet dyrektorem testów modułu TS-5, na którym ćwiczyli wszyscy astronauci lądujący później na Księżycu. Od 1969 roku Ken Johnston kontrolował także wszystkie dane, włączając w to fotograficzne informacje, jakie astronauci wysyłali na Ziemię podczas lotów na Księżyc. Obecnie jest on emerytem i nie jest związany z NASA, co pozwala mu mówić o rzeczach, o których nie wolno było wspominać wcześniej. Po nieudanej misji Apollo 13 przez ręce Kena Johnstona przechodził cały materiał fotograficzny, jaki zarejestrowano podczas kolejnych księżycowych wypraw. Johnston katalogizował przesłane materiały i segregował je w taki sposób, aby były łatwe do odnalezienia podczas analizy naukowej danego obszaru księżyca. Każde zdjęcie powierzchni Księżyca jest fascynujące i Johnston często przeglądał im się długo, zaspokajając własną ciekawość. Podczas lotu kosmicznego Apollo przez ręce Johnstona przechodził zapis filmowy na żywo tego, co obserwowali astronauci. Jedne z najbardziej interesujących zdjęć pochodziły z orbitera Apollo 14, który w oczekiwaniu na moduł lądujący krążył dookoła księżyca na wysokości nie większej niż 80 km od jego powierzchni i filmował powierzchnię srebrnego globu. Taka wysokość gwarantowała doskonały widok na wszystko, co znajdowało się na powierzchni księżyca. Do filmowania użyto wówczas 16mm kamery sekwencyjnej, zapisującej obraz podzielony na poszczególne stop klatki. Kamer takich używano w armii amerykańskiej na bombowcach, gdzie fotografowała ona moment uderzenia bomb w wyznaczony cel. Kamera tworząc film fotografowała każdą klatkę z osobna, przez co dokładność takich zdjęć była ogromna. Znalazła więc pożyteczne zastosowanie podczas wyprawy na księżyc. Szczególnie interesująca była ciemna strona księżyca, której nie można dojrzeć z Ziemi. Jedyne znane wówczas fotografie niewidocznej części księżyca dokonała satelita Clementine, ale zdjęcia, jakie zrobiła ze swojego pokładu, nigdy nie zostały opublikowane. Zdjęcia z orbitera Apollo 14 zostały wydobyte mniej więcej już po pierwszym tygodniu kwarantanny statku kosmicznego, bo każdy pojazd kosmiczny przechodził kwarantannę ze względu na możliwość przywleczenia na Ziemię obcych bakterii. O film poprosił niejaki dr Page, który musiał mieć specjalne uprawnienia, aby dotrzeć do objętego klauzulą ściśle tajne laboratorium fotograficznego. Page'owi towarzyszyło siedmiu nieznanych Johnstonowi naukowców i wszyscy razem obejrzeli film, na którym można było obejrzeć powierzchnię ciemnej strony księżyca. Szczególne zainteresowanie oglądających wzbudził pokryty w połowie cieniem krater Ciołkowskiego. Krater ten należy do średnich rozmiarów, ma 185 km średnicy. A w jego cieniu można było dostrzec przestrzeń, w której stało pięć przezroczystych kopuł, z których wydobywało się światło i coś, co przypominało smuszkę pary. Para wskazywała na działanie wentylatora, który stał w centralnej części przestrzeni, jaką zajmowały kopuły. Już na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało na wyrafinowaną i zaawansowaną technologicznie konstrukcję. I w tym momencie dr Page nakazał zatrzymanie projekcji filmu i cofnięcie go do momentu, w którym było widać przezroczyste kopuły, i oglądano to wielokrotnie. I dzięki temu, że zdjęcia nakręcono kamerą sekwencyjną, można było dokonywać zbliżeń i oddaleń obiektów. I co o tym myślicie, chłopaki? Jest prawdziwe? Co? W ten sposób zwrócił się Page do ludzi, których przyprowadził na projekcję odpowiedział mu gromki, nerwowy śmiech. Ten sam film miał być pokazany następnego dnia innej grupie naukowców. I kiedy następnego dnia o świcie Johnston pojawił się w laboratorium, spotkał tam grupę ludzi w białych fartuchach retuszujących negatyw filmu. Najpierw dokonywali oni powiększeń poszczególnych klatek, zamalowywali na nich niektóre elementy i przetwarzali takie klatki później na główną kopię zapisu dokumentalnego lotu na Księżyc. Johnston naturalnie zapytał ich, co tutaj robią, na co roześmiany technik odpowiedział, że są zawodowymi stripteaserami. Jest to taka gra słów oznaczająca rozbieranie się, ale także zdzieranie czegoś niepotrzebnego. I na to jego zażenowana, porównaniem koleżanka dodała, że malują horyzont księżyca na zdjęciach, żeby odblask gwiazd nie mylił się z tym, co jest na jego powierzchni. Johnston nie wiedział wtedy, że takiej obróbce poddano film, który pokazywał dzień wcześniej, ale wszystko stało się jasne, kiedy na ekranie pojawiły się zdjęcia krateru Ciołkowskiego i nie było w nim szklanych kopuł. Zdumiony tym, Johnston wyjął film ze szpuli i zaczął uważnie egzaminować taśmę w poszukiwaniu cięć, sklejeń i zamalowań. Film był jednak w całości bez śladów dodatkowej obróbki, co oznaczało, że w ciągu 24 godzin został wyretuszowany i sfilmowany na nowej kopii. Jakiś czas później Johnston zupełnym przypadkiem natknął się w budynku NASA na doktora Page'a. I zapytał go wtedy, co się stało ze szklanymi kopułami na Księżycu. Na co doktor Page z kamienną twarzą odpowiedział, że nigdy ich tam nie było. Ken Johnston długo nie mógł wyjść z osłupienia. W NASA zawsze panowała szczegółowa kontrola używanych tam materiałów i mediów. Nie można było zabrać ze za sobą żadnej notatki, zdjęcia czy instrukcji obsługi. I po zakończeniu programu Apollo na teren budynku, gdzie pracowano nad projektem, wkroczył specjalny oddział FBI, który zabezpieczył całą dokumentację i zabrał w nieznanym kierunku. Ale nie tylko Amerykanie sfotografowali podejrzane obiekty na powierzchni księżyca. Radziecki program kosmiczny ZOND, czyli SONDA, został stworzony po to, by dokonać rekonesansu międzyplanetarnego w najbliższym sąsiedztwie Ziemi i przyjrzeć się bliżej planetom Mars i Wenus. W 1964 roku Zond 1 został wysłany w kierunku Wenus, a Zond 2 w kierunku Marsa. I żaden z tych pojazdów nie działał dłużej niż kilka tygodni, a łączność z nimi została szybko przerwana. Zond 3 miał być kolejną sondą wysłaną w kierunku Marsa, jednak kłopoty techniczne sprawiły, że przegapiono najlepszy moment do startu. I ostatecznie ZOND-3 trafił w przestrzeń kosmiczną w 1965 roku. Rosjanie wysyłając ZOND-3 w opóźnioną misję, mieli świadomość, że Marsa nie będzie już w miejscu, w które dotrze ich sonda, lecz mimo to zdecydowali się na jej start. Potraktowali całą misję jako kolejne doświadczenie w sterowaniu pojazdami kosmicznymi na olbrzymią odległość a także w zbieraniu fotografii i testów naukowych, jakie sonda przeprowadzała na swojej drodze, lecąc w kierunku celu swojej podróży. Aby sprawdzić, jaki jest maksymalny dystans, z którego można było przesłać tego typu zdjęcia, sonda wysłała je ponownie z odległości 2 miliony 200 tysięcy kilometrów i jeszcze raz z 31,5 miliona kilometrów. Ostatni kontakt z Sądą został nawiązany, kiedy była już 150 milionów kilometrów od Ziemi. Ogólnie więc, mimo że jej start był opóźniony i nigdy nie dotarła ona na orbitę Marsa, jej lot uznano za sukces, a Rosjanie udowodnili światu, że są w stanie stworzyć poważny program eksploracji kosmosu. Na jednym ze zdjęć księżyca, jakie zrobiła Zond 3, jest jednak coś jeszcze. O czym niezbyt często się wspomina. W prawym dolnym rogu można dostrzec dziwną strukturę wygląda jak szklana kopuła, o wielkości wystarczającej, by schować pod nią całe miasto. Czy jest to tylko fotograficzna iluzja? Czy może rzeczywiście jest to pozostałość po cywilizacji, która żyła w układzie słonecznym milion lat temu? 14 grudnia 2013 roku chiński łazik jadeitowy Królik wylądował na Księżycu i było to miękkie lądowanie, co oznacza, że lądownik Chang'e-3, który zaparkował na Księżycu, nie uległ zniszczeniu. Było to pierwsze tego typu lądowanie od czasów radzieckiej Luny 24, która miękko usiadła na Srebrnym Globie 18 sierpnia 1976 roku. Czy Chińczycy odkryli na Księżycu coś interesującego? Wszystko wskazuje na to, że tak. I najlepsza według mnie teoria na ten temat, stworzona na podstawie opublikowanych przez Chińczyków zdjęć, jest autorstwa niezawodnego ryska oglanda. I to, co dostrzegł na tych zdjęciach, to kontrowersyjne, starożytne ruiny, których istnienie głosi już od dawna. Chińska wyprawa na księżyc nie jest wolna od rozmaitych problemów. Księżyc obraca się wokół własnej osi raz na miesiąc, co oznacza, że dzień na Księżycu trwa dwa tygodnie i oczywiście noc trwa kolejne dwa tygodnie. Ponieważ Księżyc nie posiada atmosfery, temperatury, jakie notuje się na jego powierzchni, są ekstremalne. Podczas dnia jest to około 120 stopni Celsjusza i minus 150 stopni Celsjusza nocą. Można więc sobie wyobrazić, jak wytrzymały musi być książcowy łazik, który funkcjonuje w takich temperaturach. Energia z baterii, przekazywana do elektrycznego silnika i instrumentów, musi być przekazywana niezwykle powoli, bo nagłe rozgrzanie zamrożonego elementu spowodowałoby jego zniszczenie, bez możliwości jego naprawienia. Chińczycy budowali swój łazik opierając się na doświadczeniach tak Rosjan, jak i Amerykanów. Wykonany został w laboratorium chińskiej armii, i dlatego zdjęcia z powierzchni księżyca, jakie robią jadeitowe krójki, najpierw są tam właśnie publikowane. I według Hoglanda, pokazywane tam zdjęcia bez wątpienia pokazują starożytne ruiny i jest to celowe działanie, mające na celu zmianę paradygmatu, w którym księżyc jest tylko martwą, kamienną kulą, którą nikt nigdy poza kilkoma ludźmi nie odwiedził. Można jedynie spekulować, dlaczego ówczesny prezydent Obama udał się w prywatną podróż do Chin. Czy tylko po to, żeby pokazać swojej żonie i córkom chiński mur? Czy może chodziło o coś więcej? Kiedy Michelle Obama turystycznie wylądowała w Pekinie, bo prezydent doleciał później, witał ją osobiście chiński prezydent, co podkreśla rangę wizyty. Amerykanie wylądowali na Księżycu pół wieku temu. Ale do tego czasu nigdy cała prawda na temat srebrnego globu nie tylko nie została ujawniona, ale na dodatek obłożono ją klauzulą tajności. To, co Hoogland dostrzegł na zdjęciach z Łazika, to potężne pionowe struktury wznoszące się jak olbrzymie wieżowce, zniszczone już, ale wciąż imponujące swoją potęgą. Zbudowano je z przezroczystego materiału przypominającego szkło. Oczywiście nie widać tych struktur od razu. I Hogland poddał te zdjęcia obróbce na Photoshopie. Jak wiadomo, każde zdjęcie rejestruje materiał, który nie jest od razu widoczny, bo ukryty jest w cieniach lub rozbłyskach. Jeśli jednak rozjaśni te cienie i przyciemnić rozbłyski, nagle z tła wynurzają się elementy do tej pory niewidoczne. I w wyniku takiej obróbki, według Hoglanda, można zobaczyć wysokie, na 1,5 kilometra szklane budowle. Jakby tego było mało, oglądasz doszedł do jeszcze jednego wniosku: że wszystkie te budowle na Księżycu wcale nie stoją na jego powierzchni, a wiszą na potężnych kablach zaczepionych do tych 15-kilometrowych wież. Kiedy lądownik z Apollo uderzył w powierzchnię Księżyca, struktury te weszły w wibracje i dlatego dotąd nasa nie potrafi wytłumaczyć natury swojego sejsmicznego odczytu. I nie oznacza on wcale, że księżyc jest pusty w środku. Natura tej wibracji przypomina tory kolejowe, po których przejechał pociąg, i jeśli dostawić ucho do torów nawet pół godziny później, to wciąż słychać słabnący dźwięk, wibracje oddalającego się pociągu. Jeśli w taką wibrację wpadłyby szklane wieże stojące w praktycznie kosmicznej próżni, to trwałaby ona znacznie dłużej. Chińczycy mają poważne kosmiczne ambicje i mówią wprost o militaryzacji kosmosu, aby chronić tam chińskie interesy. Obecna rozgrywka to kosmiczny poker z zachodem i opublikowane zdjęcia z księżyca są częścią tej gry. Pod warunkiem, oczywiście, że to, co na zdjęciach zobaczył Hogland, istnieje naprawdę. O szklanych strukturach na księżycu pisał Ingo Swan, który zastosował zdalne postrzeganie do zbadania powierzchni księżyca. Johnston był częścią projektu Apollo, pracując jako kurator zdjęć. Zdjęcia te, po odpowiedniej obróbce, miał zniszczyć, ale uznał, że należy je zachować i dziś są w jego posiadaniu. Jedno ze zdjęć wyprawy Apollo 14, zrobione przez Alana Shepard'a, pokazuje, według oglądu oczywiście, taką właśnie szklaną strukturę odstającą od linii horyzontu. Niemalże wszystkie te budowle są poważnie zniszczone, bo od milionów lat są bombardowane nieustannym gradem meteorytów, ale wciąż wznoszą się wysoko ponad księżycową powierzchnię. Hogland uważa, że tak zdjęcia przechowywane przez Johnstona, jak i te z chińskiego łazika wskazują duże podobieństwa i jako niezależne źródła potwierdzają istnienie antycznych struktur na księżycu. Szklane kopyły na Księżycu miały, według Hoglanda, zapewnić przetrwanie mieszkańcom Księżyca. Chroniły przed zmianami temperatury, utrzymywały odpowiednią atmosferę, ciśnienie i pozwalały na budowanie w ich wnętrzu osiedli. Kto je zbudował i dlaczego, tego nie wiemy. Tego typu budowle miałyby istnieć w całym układzie słonecznym, a być może także na naszej Ziemi. I po ich znalezieniu głowimy się, kto mógł być ich autorem. Zdjęcia z jadeitowego królika udowadniają także, że teoria, jakoby Stanley Kubrick sfilmował lądowanie na Księżycu w hollywoodzkim studio, nie jest prawdziwa. Zdjęcia te w swojej naturze przypominają te zrobione z Apollo i nie ma wątpliwości, że te amerykańskie zostały zrobione na Księżycu. W rewelacji Hoaglanda nie potwierdził do tej pory żaden astronauta, który był na Księżycu. Panuje jednak zgodna opinia co do tego, że istnieje coś jakaś skuteczna bariera, która nie pozwala im powiedzieć wszystkiego. Wszyscy są dziś w mocno podeszłym wieku, a niektórzy z nich, tak jak Edgar Mitchell czy pierwszy człowiek na księżycu, Neil Armstrong, zakończyli swoje życie. Armstrong zmarł w 2012 roku po komplikacjach medycznych, do jakich doszło po operacji, jaką przeprowadzono na astronaucie. Jego żona Karolina uznała, że śmierć astronauty jest wynikiem błędu lekarskiego i wygrała właśnie proces sądowy ze szpitalem, uzyskując odszkodowanie w wysokości 6 milionów dolarów. Pieniądze rozdzieliła pomiędzy dzieci Armstronga, a sama nie wzięła dla siebie ani dolara. I historia ta nigdy nie wyszłaby na światło dzienne, gdyby nie przeciekł do New York Timesa. Na księżyc rusza obecnie pospolite ruszenie. Amerykanie zamierzają wysłać na biegun południowy Księżyca ludzi, i ma to nastąpić najpóźniej w 2024 roku. Europa myśli o swojej księżycowej wiosce. Kilka kosmicznych firm prywatnych ma asystować wyprawie NASA, dowożąc odpowiedni sprzęt dla astronautów. No i są jeszcze Chińczycy, którzy w przyszłym roku wysyłają kolejną ekspedycję Chang'e 5, która ma pobrać próbki z powierzchni i wrócić na Ziemię. Po Chang'e 5 na Księżyc zostaną wysłane jeszcze trzy misje: Chang'e 6, 7 i 8, do których ma dojść w ciągu najbliższej dekady. Nie dziwi więc w tej sytuacji pośpiech Amerykanów, zwłaszcza, że Chińczycy także zamierzają założyć na Księżycu swoją bazę. Chińczycy szukają współpracy międzynarodowej w swoich księżycowych przedsięwzięciach, ale NASA nie bierze w nich udziału, wietrząc podstęp ze strony Chińczyków który pozwoli im wykraść amerykańskie technologie. Być może kartą przetargową stanie się chiński satelita stojący w punkcie Lagrange'a po drugiej stronie Księżyca, umożliwiający komunikację z ciemną stroną Księżyca. Zobaczymy. Tak więc wygląda na to, że nie będziemy musieli zbyt długo czekać na potwierdzenie istnienia enigmatycznych struktur, jakie są na Księżycu. Przy takiej częstotliwości lotów na Księżyc tajemnicy nie da się utrzymać zbyt długo. W 2022 roku ma polecieć w stronę Księżyca pierwsza kosmiczna wycieczka na pojeździe Ilona Maska. Lot jest już zapłacony, a rakieta jest w budowie. I to zapewne początek, bo obecne tempo rozwoju kosmicznych technologii wskazuje, że szykujemy się jako ludzkość do podboju najbliższego naszej planecie kosmosu. Elon Musk powiedział nawet, że nie chce współpracy z NASA, bo agencja tworzy zbyt wiele problemów. Aby przekonać NASA, że da się dolecieć na Księżyc, trzeba to po prostu zrobić, a dopiero później dyskutować z agencją, czy to jest możliwe, czy nie. Najnowsza rakieta SpaceX, Starhopper, przechodzi pomyślnie kolejne próby i jest odwrotnością giganta tworzonego przez NASA o nazwie SLS, czyli Space Launch System. I ta inwazja, proszę państwa, ma naprawdę szansę na powodzenie, dając przy okazji ważną odpowiedź na nieustannie dręczące nas pytanie: czy jesteśmy sami w kosmosie? Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie dzisiejszego programu. Trochę ostatnio ciężko to idzie, bo zmagam się z syndromem wypalenia. Nie, nie, nie rozpadam się, zapadam czy odpadam, nic z tych rzeczy. To tylko wewnętrzne demony robią co mogą, aby opóźnić kolejne nagranie. Wygląda na to, że tym razem bunt udało się opanować. I jest to serio problem, zwłaszcza w sytuacji, gdy wspieracie Państwo ten program. I tu już żartów nie ma. A wsparcie dociera cały czas. W patronajcie nowym patronem został pan Paweł 1993 i pan Jan Winnicki. Domyślam się, że z ulicy alternatywy 4: przez Paypala wsparli program pan Szymon, pan Michał, pan Marcin, pan Mirek i pan Krystian. I pan Krystian, proszę Państwa, wymaga kilku słów komentarza, bo to najbardziej ekscentryczny mecenas audycji. Pan Krystian wspiera, znienacka i to dużymi kwotami, i sam nie wiem, co mam o tym myśleć. Póki co, pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy utrzymują Polaraxę i mnie przy życiu, w każdej możliwej formie. Dobranoc państwu, mówił Kryst Miekina i Demony.